Około półtora roku temu olbrzym Martin Ford podpisał kontrakt z KSW. Od tamtej pory kibice zastanawiają się, z kim Anglik mógłby się zmierzyć w debiucie. Ja również zastanawiam się, kto byłby dobrym rywalem dla niego i wpadłem przez przypadek na chyba idealny pod każdym względem pomysł. Przeglądając internet, natknąłem się na niejakiego Babatunde Ayegbusi, jedynego polskiego wrestlera, który walczył w organizacji WWE, czyli tej, w której występuje Brock Lesnar i wiele innych gwiazd. Osobiście nie interesuję się tą dyscypliną, ale wydaje mi się, że ten człowiek może być postrzegany przez polskich fanów wrestlingu, jak niegdyś przez polskich fanów MMA Tomasz Drwal, który jako pierwszy nasz rodak zadebiutował dla UFC, w związku z czym sama jego obecność zachęciłaby z pewnością kibiców WWE do obejrzenia KSW. Poza dodatkową rzeszą fanów, oczywiście sam zawodnik w klatce największej polskiej organizacji byłby naprawdę czymś niesamowicie ciekawym, bowiem waży 160 kg, a jego wzrost to 206 cm, a więc jest większy od Forda, co wydawać by się mogło niemożliwe. Zatrudnienie Babatunde, i to nie tylko na pojedynek z Fordem, mogłoby być naprawdę dobrym krokiem w rozwoju medialnym KSW. Wrestlerzy umieją robić show i można by stworzyć naprawdę kilka ciekawych walk rodem z Pride z jego udziałem. Wrestlerzy są bardzo sprawnymi ludźmi i dodatkowo Babatunde był reprezentantem Polski w futbolu amerykańskim, który jest sportem kontaktowym i wielu zawodników UFC przed karierą w MMA zajmowało się właśnie tą dyscypliną. Grał też w zawodowej drużynie Minnesota Vikings, posiada również sukcesy w koszykówce, zdobył mistrzostwo Polski juniorów grając w drużynie Śląsk Wrocław. Babatunde z pewnością nie byłby typowym freakowym zawodnikiem jak Popek, Strachu czy Burnejka, których już w tym momencie moim zdaniem pokonałby z łatwością, tym bardziej, że ma 32 lata i sporo mógłby się jeszcze nauczyć. Kto wie, może byśmy mieli polskiego Lesnara w KSW? Brock Lesnar przeszedł z wrestlingu do UFC i zrobił w krótkim czasie furorę. Może Babatunde zrobiłby to samo w KSW? Tak jak wspominałem, nie interesuje się tą dyscypliną, w związku z czym nie wiem, jak wygląda jego sytuacja kontraktowa i czy istnieje w ogóle możliwość pozyskania tego zawodnika przez KSW. Jeśli są tu osoby interesujące się wrestlingiem i wiedzą coś więcej o Babatunde, dajcie znać, jak sprawa wygląda. Jaka jest wasza opinia na temat tego zawodnika w KSW? Chcielibyście zobaczyć jego debiut w klatce największej polskiej organizacji? Piszcie w komentarzach. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.